Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeśli to leży w Twojej mocy. Tymi słowami z Księgi Przypowieści wita nas miesiąc maj. A ja witam w poniedziałek 1 maja. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dzisiaj wypoczywają, którzy korzystają z przedłużonego weekendu. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy są na służbie, którzy są w pracy, bo dzisiaj 1 maja, święto pracy. I chcemy Boga prosić o to, by nas strzegł, o to, by nas prowadził, o to, by błogosławił nam w naszej pracy, by błogosławił nas i by błogosławił wszystkich tych, którzy o tą pracę dla nas też się starają. A jakie słowa przynosi nam pierwszy dzień miesiąca maja? Otóż pierwsze z nich to słowa z Księgi Daniela, gdzie w 3 rozdziale, w 33 wierszu tak czytamy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Natomiast drugie słowo wyjęte jest z listu do Hebrajczyków, gdzie w 12 rozdziale, w 28 wierszu tak czytamy. Okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu. I myślę, drodzy, że ten fragment z listu do Hebrajczyków pokazuje nam, w jakim kierunku dziś powinno iść nasze myślenie. Z jednej strony słowo o wdzięczności. I muszę Wam powiedzieć, że kiedy myślę o wdzięczności, kiedy czytam o wdzięczności, to zawsze myślę też o tym, by pamiętać. Dlatego, że wdzięczność zaczyna się od pamięci. Powinniśmy pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił. Powinniśmy pamiętać i warto pamiętać o tym, kim w Chrystusie stajemy się, jak Bóg widzi nas swoimi oczyma i powinniśmy też pamiętać o tym, co Bóg dla nas przygotował. Bo przecież jesteśmy tymi, którzy mogą o sobie mówić, że możemy kroczyć drogą prawdy, życia, zbawienia. Jesteśmy ludźmi uwolnionymi od grzechu. Jesteśmy zbawionymi w Jezusie Chrystusie. Możemy mówić o sobie i spoglądać na siebie jako na dzieci Boże. I możemy też z radością wyczekiwać tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. To wszystko daje nam Boże Słowo. O tym wszystkim nam Boże Słowo przypomina. To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego każdy dzień to dzień, w którym mogę kroczyć wdzięczności Bogu za wszystko to, co dla mnie uczynił i kim dla Niego jestem. Ale też dzisiejsze słowo z listu do Hebrajczyków mówi nam o oddawaniu Bogu czci. I myślę, że najpiękniej możemy oddawać Bogu cześć nie tylko wtedy, kiedy Go wyznajemy, kiedy chodzimy do kościoła, ale wtedy, kiedy każdego dnia w bliźnim potrafimy rozpoznać Boga. Dlatego to słowo hasła maja przypomina nam, nie wzbraniajmy się czynić dobrze potrzebującemu, jeśli to leży w naszej mocy. Życzę Wam dobrego dnia, życzę Wam dobrego miesiąca. Niech Bóg wszystkich Was prowadzi i błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeśli to leży w Twojej mocy. Te słowa z księgi, te słowa.